Tytuł kursu: Roboty okładzinowe. Moduł: Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych. Temat: Działanie programów do wykonywania rysunków technicznych na przykładzie programu Solid Edge. Dzień dobry. Spotkaliśmy się tu dzisiaj, aby pokazał nam Pan, w jaki sposób wykonywać prosty rysunek techniczny w programie Solid Edge. Czy możemy zacząć? Witam. Tak, może zaczniemy od włączenia programu i omówienia podstawowych funkcji. Solid Edge umożliwia rysowanie podstawowych figur geometrycznych, takich jak linie, łuki, okręgi i operowanie nimi, czyli przesuwanie i kopiowanie, skalowanie. Dostępne są też inne polecenia, jak zaokrąglanie i ścinanie, fazowanie naroży. Ważnym zagadnieniem jest możliwość nadawania relacji i zależności pomiędzy elementami na rysunku, np. prostopadłość, styczność, równość, połączenie. Rysowanie ułatwia szereg narzędzi pomocniczych. Lokalizacja punktów charakterystycznych, definiowanie układów współrzędnych, filtry, warstwy. Zapoznajmy się najpierw z podstawowymi opcjami zarządzania ekranem. Zwiększ obszar, zoom area, powiększanie określonego za pomocą okna obszaru. Okno definiuje się przez wskazanie, naciskając lewy przycisk myszy, jego przeciwległych naroży. Zmniejsz, zoom. Nazwa polecenia może być nieco myląca. Służy ono do dynamicznego powiększania i pomniejszania obrazu obejmowanego przez ekran. Odbywa się to przez poruszanie w górę i w dół myszą przy wciśniętym lewym przycisku. Dopasuj, fit. Maksymalne powiększenie narysowanych elementów z pominięciem ramek. Gdy klikniemy ikonę trzymając wciśnięty klawisz Shift, maksymalnie powiększony zostanie obszar odpowiadający formatowi rysunku. Jeżeli poza tym obszarem znajdują się jakieś elementy, znajdą się one poza ekranem. Przesuń, pan. Przesuwanie obszaru widocznego na ekranie. Można przesuwać się dynamicznie, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy lub o zdefiniowany przez wskazanie dwóch punktów wektor. Narzędzie powiększania, Zoom Tool. Kilka poleceń zarządzania ekranem dostępnych pod jedną ikoną. Naciskając lewy lub prawy przycisk myszy i ewentualnie przeciągając, wywołuje się różne polecenia zarządzania ekranem. Odśwież, Refresh Window. Odświeżanie obszaru ekranu. Ikona ta domyślnie nie znajduje się na pasku. Można ją tam wstawić lub wywołać polecenie za pomocą klawisza F5. Należy z niego skorzystać zawsze, gdy na ekranie dzieją się niezrozumiałe rzeczy. Na przykład pojawiają się jakieś linie, skasowane elementy, nie chcą zniknąć i tym podobne. Poprzedni widok. Previous View. Przywracanie ostatnio wyświetlanego obszaru. Podobnie jak poprzednia ikona, ta nie jest domyślnie dostępna na pasku. Polecenie poprzedni widok można też wywołać za pomocą kombinacji klawiszy Alt F5. Ponieważ jest ono często stosowane, warto, jeżeli nie lubi Pan korzystać ze skrótów klawiaturowych, wprowadzić sobie jego ikonę do głównego paska. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.